natural like emerald. Quit your pride, show me something natural like... Zajebiście gra to music, powiem szczerze, jestem szczerze poruszony. Pewnie audiofile powiedzą, że nie, to jest lipa, bo tutaj trzeba by jeszcze nie wiadomo co dopakować, ale mój skromny audiofilski gust w 100% basik i wysokie zadowalają. Muszę przyznać, że robi robotę. Polecam. Tu są spalinówki same. Nie, weź gdzie ona tylko siarkę. Czwarty dzień głodówki, słuchajcie, u mnie. Cieszę się, że wiecie co, mam trochę tych filmów narobionych z Ukrainy, bo zakładam, że co chwil kilka będzie jakiś zjazd taki konkretny, że nie będę mógł wyjść z łóżka, bo to niestety tak się zdarza, że w pewnych momentach się organizm no tak mocno odłącza. Planuję 21 dni. Nie wiem, czy coś z tego wyniknie. Jest na pewno sporo lepiej niż jak robiłem to w zimę, bo w zimie to jakieś dreszcze mnie łapały, w ogóle było słabo. Teraz jest sporo lepiej, no bo na szczęście pogodę mamy fantastyczną. Lepszą niż w San Francisco, co się rzadko zdarza, żeby u nas było lepiej niż w Kalifornii. No i chciałbym 21 dni pociągnąć. Zobaczymy, no na razie czwarty jest całkiem ok, pierwsze trzy były słabe, czwarty jest ok. Myślę, że około 7-10 dnia przyjdzie takie załamanie, że będę musiał ze 2 dni w łóżku poleżeć. Tak jak wam niejednokrotnie mówiłem, u mnie głównie chodzi o to, żeby trochę oczyścić organizm, a nie bardziej o utratę wagi. Utrata wagi jest dodatkową rzeczą. A ja bym sobie jeszcze wytestował coś takiego. Jest tryb zjeżdżania z górki tutaj. Pojawia się 8 na godzinę, no ale ustawmy na przykład 10. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Aha, on dochodzi do 10, 10 się zapala i cały czas z tej górki jedziemy 10, a powinniśmy jechać ze 60. I rozumiem, że hamuje silnikiem, nie hamulcami. No to też ciekawe. Zróbmy mu na przykład 16, 18, 24. A odpuszcza wtedy i przy 24 zapina. No to fajna opcja, fajna. I co potem mogę skończyć, tak? Skończę i zjeżdżę sobie normalnie. No. Furką cały czas się tutaj ekscytuję, bo jest fajna, bardzo mi się podoba. I wracam do mojej głodówki, tak więc no, to dostaniecie z opóźnieniem, bo dzisiaj już pomontowałem wszystkie filmy z Ukrainy. Wczoraj nie miałem siły, poszedłem spać o 19, wstałem dzisiaj o 4 rano, no i od tej 4 mówię, dobra, wezmę się za to, zmontowałem, zostało 9 odcinków do zrzucenia, czyli 9 plus 4 to będzie 14 dzień głodówki, jak się to pojawi, albo 15. No ograniczam swoją taką działalność daily vlogową, żeby też nie naprodukować nie wiadomo czego, nie wiadomo jak dużo. Raczej właśnie będę się skupiał na oczyszczaniu, kontemplacji, odżywianiu się promieniami słonecznymi, innymi takimi dziwnymi rzeczami. Oczywiście żartuję, żeby nie pojawiła się fala hejtu, ale zobaczymy, czy ta głodówka, czy ile wytrzymam, no, ile wytrzymam. 7 to jest minimum, 14 no to by było już całkiem ok, a 21 to już byłby no, mój założony limit i tu bym się wtedy czuł bardzo, bardzo, myślę, dobrze po czymś takim. Potem wiadomo, że trzeba znowu przez kilka dni wchodzić na obroty, bo to się nie da tak niestety po głodówce od razu wrócić do fast foodowej diety czy na burgera, bo to by organizm mógł tego nie wytrzymać. No, jak się tu zaparkował na samym wjeździe, no też będę musiał na 2 razy, bo to się nie da inaczej. Strasznie tu słabo to wygląda. Mamusia pojechała ułożyć fryzfałdę. Spokojnie, czy cię widzę. I teraz ją odbieram ze sklepu. Widzisz, że nie ma gdzie zaparkować, staniesz tam, gdzieś dookoła nie mam gdzie zaparkować. Zamiast się cofnąć do tyłu, tam gdzie są miejsca parkingowe. Jak tam fryzfałda ułożona? No tak. A czemu to aż tyle schodzi? Jak to jest bez farbowania? Weź no mi powiedz. No tak schodzi, no. Niestety przede mną był jeszcze facet. Zadowolona jesteś? Że obcięłam włosy, to zadowolona jestem. Wiadomość od Przemka przekazuję dla tych wszystkich, co to na te offroady by chcieli jeździć, że jego inicjatywa jest taka, że on ma kilka samochodów i można po prostu sobie wynająć samochód i jechać na Ukrainę w teren. Tak więc
wszystkich zainteresowanych taką przygodą, żeby sobie ją przeżyć, jak my żeśmy mieli na wyjeździe, to odsyłam do Przemka. Macie adres w opisie filmu, a na wszelki wypadek, jakbym go zapomniał podać, to jest bardzo prosty. przemo@gtw.pl, jak grupa trzymająca władzę.pl. Tak więc piszcie sobie do Przema, można wziąć samochód, nie stresować się, że się nie ma samochodu, że się urwie koło, bo to już jest wszystko po jego stronie i nic nie pojechać na Ukrainę i pojeździć po górkach, tak jak my sobie jeździmy. Bardzo fajna przygoda. Męskie sprawy. Jeszcze jak można wziąć karabiny i strzelać tam gdzieś jeszcze w tym lesie, to jeszcze by było fajniej. Chociaż może wtedy by trzeba było tych trunków mniej pić, bo to mogłoby się zawsze jakoś niedobrze skończyć. Nastąpił zjazd do bazy. Dzisiejsze zużycie na 52 km mam 10,8 litra. Tak więc teoretycznie na mieście jesteśmy w stanie się w tych 11-12, myślę, na spokoju zmieścić. Średnia prędkość 30,8. Jak widzicie, nie da się za szybko u nas na mieście pojeździć. Chciałem sobie kupić kurnia wodę. Na szczęście mam jeszcze trochę gazowane, ale nie wiem, czy gazowana to jest dobry wybór przy takich moich eksperymentach budówkowych. Tylko jest jeden problem. Jak ma się przy sobie telefon albo kartę, jest potrzebny żeton do wózka w sklepie czy w markecie, no to jest po prostu problem. Te sklepy nie nadążają za tym, że mamy teraz telefonami płacić, wszystko ma się dziać z telefonu, a nie ma jak z telefonu dokonać płatności. Zaraz się chyba wypożyczyć wózka. Zaraz się chyba wezmę za ogarnięcie tych naszych sprzętów wyjazdowych. Muszę to gdzieś pochować, bo mi tu pół garażu zajmuje, bez sensu zupełnie. 3:55, piesek dostał ataku dzisiaj padaczki, no i mnie trochę obudził i teraz nie mogę usnąć. Zastanawiam się nad taką opcją, słuchajcie, bo nam przeleciał live w tym miesiącu, w maju znaczy się, bo ten mój wyjazd taki był, że no nie zdążyłem tego zrobić, nie miałem jak fizycznie tego wykonać. I pytanie jest takie, bo zastanawiałem się, czy by nie zrobić takiej funkcji do tego live'u, żebyście mogli robić większą interakcję, bo tam są tylko i wyłącznie komentarze. A może bym przygotował taką stronę, nie wiem, czy jakieś gotowe rozwiązanie znajdę, czy sobie coś napiszę, że można wgrywać zdjęcie z jakimś tam opisem i to się będzie w trakcie live'u pojawiało. Oczywiście do tego będzie potrzebny jakiś administrator, żeby akceptował lub nie akceptował to, co prześlecie, bo są różne różnego rodzaju śmieszki, które mogą przesłać coś, co niekoniecznie by się nadawało do publikacji. Ale jednak taki mam pomysł. Czy to w ogóle miałoby sens, czy nie? Dajcie znać. Który dzisiaj? Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, piąty dzień głodówki. Ja pierniczę, że mi się zaczynają śnić jakieś rzeczy do jedzenia. Masakra, naprawdę masakra, jak człowiekowi w tym się miesza. Ale samo poczucie dobre, no tak. Jak może być dobre na czwartą rano, tym bardziej, że wstałem już dobrą godzinę temu, bo to chyba o 2:30 miała cytryna, tak? Potem próbowałem usnąć do 3:00, Kasia usnęła, a ja zupełnie nie mogę. Tak więc postanowiłem tutaj trochę przy komputerku posiedzieć i takie coś mi wpadło do głowy. Tak więc to jest pomysł i pytanie i zobaczymy, czy ten projekt budówkowy, no może do 7 dociągnę, na pewno może się uda do 7 dni dociągnąć, ale czy dalej? Kurnia, już tak mam dużo czasu przez to więcej, że nie muszę myśleć o jedzeniu, jechać po jedzenie, zjeść czegoś. To jest dodatkowy czas w ciągu dnia, ale absolutnie wolałbym go nie mieć dodatkowego, a tylko sobie zjeść coś fantastycznego. Sny mi pewnie o jedzeniu będą się nasilały. Ale mam za mułę. Ja pierniczę, cytryna o 2:00 mnie obudziła, wtedy miałem życia, teraz zupełnie bez życia jestem. Potem z takiej głodówki to też trzeba wychodzić jakoś stosownie, powoli. Wziąłem grejpfruty, bo wszyscy polecają, żeby pierwsze akcje robić z rozwodnionymi grejpfrutami. Kupiłem też sok grejpfrutowy, ale co ciekawe, nie spróbuję teraz i nie porównam. Cytryna, lemonka, znalazłem sok, który żeśmy na Ukrainie do wódeczki kupowali. Nie wiem, czy to jest to samo, ale tamten na Ukrainie był zarąbisty. Ale myślę, że jeszcze chwilę potrwa, zanim jakąś wódeczkę będę pił. W lodówce może sobie siedzieć. Idę, może przelecę się tutaj z 5 km, to mnie to jakoś pobudzi. Przyszedłem niespełna kilometr, a czuję się, jakbym przeszedł 10. Nieprawdopodobne, jak organizm potrzebuje jedzenia i w ogóle jakiejś mocy.
Mózg też potrzebuje, bo jestem taki spowolniony normalnie, że przypuszczam, żebym kostki Rubika nawet nie ułożył. O matko kochana, jedyna. Ile? 2 kilometry. Zaledwie 2 kilometry. Zrypany jestem jak po 20, myślę. No może nie po 20, ale na pewno z 15 to musiałbym przejść, żeby się tak czuć. Jednak człowiek jest strasznie mocno wypięty, jak ma brak jedzenia. Taki trampek w mordzie, że... Widzicie, biały język, to jest najgorsze. Myję zęby 15 razy na dzień, to nic nie pomaga. Po którymś tam przełomie język już przestaje być biały i zostaje normalny. Słuchajcie, zalety tego, zalety. Nie polecam nikomu głodówki, bo naprawdę trzeba mieć przede wszystkim samo zaparcie, a po drugie trzeba... bo jeszcze mi chcę zamontować kamerę. A po drugie trzeba, słuchajcie, oprócz samo zaparcia, no mieć powerbank, taki jak ja. No u mnie jest powerbank dość solidny, także mógłbym się sobie głodować i 40 dni, myślę, bez problemu. Tylko, że niestety... Widzicie, mózg mi nie działa. Podziwiam gości, którzy generalnie nie mają takiego zapasu tłuszczu jak ja i robią 20-dniowe, 40-dniowe głodówki. Nie wiem, jak to jest możliwe, jak oni funkcjonują i jeszcze przy tym na przykład sobie latają dziesiąteczki w ciągu dnia. Abstrakcja zupełna dla mnie. No ale nic. Tak to w życiu bywa. Ciągniemy, no żebym chociaż te 7 dni dociągnął. Jeszcze mi 2 zostało i będzie 7. To już będzie jakiś pierwszy punkt zaczepienia.